Na razie wszystko idzie dobrze. Jadę sobie, bimber leci z wężownicy, napełniam słoiki. Wszystko idzie tak gładko, jak można było oczekiwać. Co jest? O mój Boże. Silnik zgasł. O nie. Nie jest dobrze. Fatalnie. Spójrzmy, co mogę zrobić. Silnik po prostu zgasł. Akumulator działa, nic nie wygląda na zepsute. To najgorszy możliwy scenariusz. Mam tu destylator pełen zacieru i gotowy alkohol. Zgasł w połowie tego słoika, a pędził tak dobrze. Te przewody są w porządku. Nic nie przecieka przy grzałce kotła. Boże, ale gorące. Nie wiem, co teraz robić. Może uda się go odpalić. Nie jest dobrze. Zadzwonię do Tima. Odkąd znam Tima, zawsze robi mi wykłady o tym, jak ryzykowne są moje pomysły. W tym momencie rozumiem, o co mu chodzi. Hej, Tim. Mam problem. To znaczy, autobus mi zdechł. Jak to zdechł? Zgasł. Stoję na poboczu. Dojazd zajmie mi parę godzin. Daj adres, to cię znajdę. Mam problem, Tim. Widzę niebieskie światła. O mój Boże, spróbuję się tym zająć. Muszę wysiąść. Dobry wieczór. To nie mój najlepszy dzień. Co się dzieje? Po prostu mi zgasł. Chyba się przegrzał. Dokąd pan jedzie? Na południe Virginii. Mam tam małą farmę. A skąd pan jedzie? Od znajomego, który mieszka niedaleko stąd. Wracam do domu, ale ten grat mi zdechł. Czasem tak robi, jak się przegrzeje. Wezwał pan może pomoc? Pewnie, jak najbardziej. Holownik czy... Mój kolega już jedzie. Co tu tak błyszczy? Ten zbiornik. To bak na olej napędowy. W takim razie powodzenia. Oby się udało. Na szczęście jest ładna pogoda. Bardzo dziękuję. Dzięki za pomoc. O mój Boże, nie wierzę, że mi się udało.